Siema z tej strony rzeki. słuchajcie, to co za chwilę zobaczycie to jest jedna z 70, a dokładnie już druga z 70 lekcji, które znajdziecie w moim kursie filmowania i montażu jak nagrywać ładne filmy na YouTube i nie tylko, i skoro już przy YouTubie temacie jesteśmy, to właśnie lekcje z tego modułu Wam pokażę, bo nie tylko filmowania i montowania się nauczycie, ale też opowiem Wam o moich doświadczeniach z tworzenia YouTube'a. Zresztą za chwilę będziecie mieli okazję się przekonać. W tym momencie, a więc dosłownie dzisiaj do północy, możecie nabyć kurs w promocyjnej cenie, która nigdy nie będzie niższa, kurs będzie już w regularnych cenach, a więc do 400 zł nawet drożej w cenie regularnej w momencie, kiedy kurs wystartuje w czerwcu. A dziś, do północy, jeszcze macie okazję na to, żeby zgarnąć sobie dostęp do kursów w promocyjnej cenie. Także gorąco Was zapraszam najpierw na film, a później na stronę jordancommand.pl, na której znajdziecie więcej informacji na temat kursu i możliwość kupienia kursu. Słuchajcie, na YouTube przede wszystkim jest taki wskaźnik, który nazywa się utrzymanie uwagi odbiorcy, a więc jest procentowo przedstawione w jakim stopniu wasz film był oglądany, w sensie jak długo był oglądany. Jeżeli wasz film trwa 10 minut, a był oglądany przez 10 minut, no to to jest super, tak, tak to powinno wyglądać. Waszym celem jest utrzymanie jak najdłuższej uwagi odbiorcy. Jeżeli wasz film trwał 10 minut, a był oglądany tylko minutę, no, to coś zrobiliście po drodze, nie tak. Przede wszystkim nie utrzymaliście uwagi waszego widza. Co jest bardzo istotne i co wskazuje na to, jak chętnie wasz film będzie polecany na YouTubie. Ze względu na to, że im dłużej wasz film jest oglądany, od dechy do dechy, tym większa szansa na to, że YouTube go po prostu poleci, ze względu na to, że no, spędzacie więcej czasu na platformie, co jest głównym. Interesem YouTube'a, tak? A więc macie siedzieć na YouTube'ie. Natomiast jeżeli wasz film jest krótszy, no to zmniejszacie swoją szansę na to, że wasz film będzie dalej po prostu podawany w proponowanych czy gdziekolwiek tak naprawdę. I tym się dzisiaj zajmiemy. A więc powiem wam w jaki sposób możecie zwiększyć swoją szansę na to, że waszemu widzowi będzie chciało się was wysłuchać. Pierwszą rzeczą, na którą powinniście zwrócić uwagę, to jest to, jak ustawiony jest wasz aparat względem waszej linii oczu, a więc na jakiej wysokości po prostu jest wasz aparat. Jeżeli macie go ustawiony tak jak ja w tym momencie, a więc jest ustawiony wyżej niż moje oczy, to widz też tak na Was będzie patrzył, a więc będzie patrzył na Was z góry i wyglądacie w takiej sytuacji jak taki skrępowany pracownik, który dostaje w, w jakiejś sytuacji opieprz od swojego pracodawcy. A nie chcecie tego, ze względu na to, że sami zabieracie sobie wtedy autorytet i to, co macie do powiedzenia, nie będzie miało aż takiej mocy, jak w momencie, gdybyście mieli aparat po prostu na linii Waszych oczu. Tak samo nie powinniście zrobić tego w drugą stronę, a więc jeżeli Wasz aparat jest poniżej linii Waszych oczu i aparat patrzy w górę na Was i Wy jesteście na tej zwycięskiej pozycji, no to właśnie Wasz widz będzie się czuł jako taki skrępowany pracownik, który dostaje opieprz od, od, od swojego pracodawcy, a, a nikt się tak nie lubi czuć, więc też Waszemu widzowi będzie ciężej to oglądać ze względu na to, że będzie mógł się czuć przytłoczony i będzie powodowało to u niego dyskomfort. A tego nie chcemy. Jeżeli wyeliminowaliście już to, że aparat patrzy na was z góry lub z dołu i patrzy na was na wprost, to mimo wszystko nie oznacza, że powinniście być tak blisko kadru jak ja w tym momencie, ze względu na to, że po raz kolejny powodujemy swego rodzaju dyskomfort u widza. Nie wiem, jak wy się czujecie w tym momencie, natomiast ja czuję się co najmniej powiedziawszy dziwnie i czuję dosłownie się tak, jakbym komuś wszedł na głowę i, i mógł czuć mój oddech na swoich nawet nie plecach, tylko na policzku czy bezpośrednio na nosie. Um, ma to swoje zastosowanie w momencie, gdy chcecie zaznaczyć jakąś bardzo istotną kwestię i wtedy taki bardzo wąski kadr spoko, natomiast tak na dłuższą metę to może ja się już odsunę. Podsumowując te kilka przykładów, w jaki sposób nie powinniście nagrywać, po prostu starajcie się utrzymać wasz aparat na linii waszego wzroku, tak żeby widz po prostu mógł się skupiać na tym, co macie do powiedzenia, a nie powodowało to u niego jakiegoś dyskomfortu. Tak samo też e, starajcie się oddalić od... Waszego aparatu, jeżeli macie wąski obiektyw, to po prostu starajcie się zachować ten dystans pomiędzy jednym a drugim, tak, żeby widz no nie miał jakichś takich negatywnych emocji, które mogą odwracać uwagę od tego, co macie do powiedzenia. Także po prostu wyluzujcie się, bądźcie sobą i powiedzcie to, co macie do powiedzenia, tak byście mówili do swojego znajomego, z którym jesteście na piwie czy na kawie. Nie mówcie do monitora. To przede wszystkim, ze względu na to, że to jest kolejny czynnik, który odwraca uwagę od tego, co macie do przekazania. I w momencie, gdy ktoś ogląda coś takiego, gdzie patrzycie na monitor. No to widz nie będzie się skupiał na tym, co macie do przekazania, tylko na tym, że patrzycie na monitor, co z pewnością teraz też mieliście. I słuchajcie jeszcze, jeżeli chodzi o pewność siebie, to jest to ona niesamowicie istotna, zwłaszcza w momencie, gdy nagrywacie filmy na YouTube. Nie na zasadzie takiej, że macie być aroganccy, czy nie wiem, nadzbyt pewni siebie, że o FIFA, Rafa, co to nie ja. Tylko chodzi mi o taką po prostu autentyczność, w momencie, gdy rozmawiacie ze swoim znajomym, no to jak mu coś tłumaczycie, czy coś mu opowiadacie, no to opowiadacie tak jak było, a nie jest to jakieś tam, nie wiem, wyimaginowane FIFA rafał, czy tak jak to nazwałem. YouTube w przeciwieństwie do telewizji zdecydowanie skraca dystans, który jest pomiędzy odbiorcą a nadawcą, twórcą. I to jest, wydaje mi się, jedna z największych sił YouTube'a, tak naprawdę. To... To jest to, czego nie znajdziemy w telewizji, a znajdujemy na YouTubie, a więc to, że po prostu ci ludzie, którzy tworzą na YouTubie, są bardziej ludzcy i dużo łatwiej jest się z nimi utożsamić. W momencie, gdy jesteście gdzieś na spacerku w mieście i spotykacie swojego ulubionego twórcę, na żywo, w realnej postaci, to podchodząc do niego, z automatu macie takie podejście, że. No znacie gościa, znacie, oglądacie jego filmy, i jest ten dystans dużo mniejszy niż w momencie, jakbyście podeszli do kogoś, do, e, kto pracuje w telewizji. Czy nawet byście nie podeszli, ze względu na to, że właśnie ten dystans jest sporo większy i z automatu jest takie, że jak już podejdę, to albo po autograf, albo po, po zdjęcie, albo coś takiego. Być może część z Was zwróciła też na uwagę na to, że dzisiaj mam na głowie założoną czapkę. Jest to właśnie spowodowane tym, że... Moja fryzura dzisiaj nie wyglądała tak, jakbym oczekiwał, żeby wyglądała. I w momencie, gdybym nagrywał tą lekcję, czując się sam niekomfortowo, to możliwe, że po prostu wpłynęłoby to też na jakość tego filmu. Bo no nie czułbym się po prostu na tyle pewien siebie i na tyle pewien tego, co mam do powiedzenia, bo czułbym, że, że moje włosy będą odwracały uwagę. Dlatego wolałem po prostu założyć czapkę, żeby czuć się lepiej w momencie, gdy mam do powiedzenia to co mam do powiedzenia. Pamiętam też, jak pierwszy raz nagrywałem film, gdzie postawiłem sobie biurko przed sobą i miałem na czym się oprzeć. To było... Niesamowite ze względu na to, że dużo większy luz jest w momencie, gdy zacząłem mówić. Nie, nie byłem jak taki na stołku, tylko po prostu miałem coś, o co mogłem się oprzeć i z automatu jestem dużo pewniejszy siebie przez to, że byłem nachylony do przodu i dużo łatwiej i chęt... może nie chętniej, może niechętniej, ale dużo łatwiej było mi po prostu wypowiadać kwestie, które mam do wypowiedzenia. Dlatego też dzisiaj mam krzesło w tą stronę żeby się po prostu oprzeć i traktuję rozmowę, nie wiem, z Wami w trakcie tego kursu, czy ogólnie w momencie, gdy nagrywam filmy, tak jak rozmowę ze znajomym, któremu staram się coś wytłumaczyć. To mimo wszystko nie znaczy, że macie siedzieć wywaleni na sofie w momencie, gdy nagrywacie swój film, ale ogólnie chodzi o to, że im bardziej Wam będzie komfortowo, tym komfortowiej Wasz widz będzie się z Wami czuł. Ze względu na to, że, tak jak powiedziałem już chyba z 10 razy, będzie się czuł bardziej, jakby rozmawiał ze swoim znajomym na piwie, przy piwie, którego chętnie chcę wysłuchać, a, a nie w momencie, jakby siedział na wykładzie. Co nie zmienia faktu, że nie powinniście wywalać się na Sofie. Mimo wszystko pozwólcie, że już zostanę tutaj ze względu na to, że musiałem wszystko poprzekładać, żeby dograć ten kadr. A więc zbierając to wszystko do kupy, po prostu starajcie się mówić tak, jak do swojego dobrego znajomego, któremu chcecie coś wytłumaczyć albo powiedzieć, bez zwiększania lub zmniejszania niepotrzebnie dystansu, bez wchodzenia w y, widza strefę komfortu. W sensie nie naruszajcie tego tak, żeby czuł się jakoś źle. W momencie, gdy, gdy, gdy was ogląda, gdy was słucha, a, a widz po prostu tak jak dobry znajomy was wysłucha. O ile będzie to interesujące, co dla niego mówicie. Podsumowując, raz jeszcze, zadbajcie o dobre ustawienie kamery, nie powodujące dyskomfortu u waszego widza. Po drugie, pamiętajcie o tym, że kontakt wzrokowy z widzem jest dużo istotniejszy niż kontakt z waszym monitorem. Wyluzujcie się, YouTube to nie telewizja, i przede wszystkim bądźcie sobą i mówcie jak do dobrego znajomego. Nagadał się, nagadał, a na koniec lekcji tak zrobił, tak jak mówił przez całą lekcję, żeby nie robić. Okej, okay, do następnej. Tak jak wspominałem na początku, to była jedna z 70 lekcji, które czekają na Was w moim kursie filmowania i montażu. Jak nagrywać ładne filmy na YouTube. I nie tylko. Jeszcze jedna lekcja pojawiła się też na YouTubie. Tutaj macie kartę do tej lekcji, także jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają lekcje już bardziej dotyczące filmowania, tam znajdziecie odpowiedź. I to tyle. Przez tak jak powiedziałem na samym początku, do dzisiaj, do północy, także gorąco zapraszam na jorbankoma.pl, trzymajcie się, po niech moc będzie z Wami i do zobaczenia następnym razem. Albo na kursie. Cześć!